Szczęść Boże, Jakub Więcław, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże. Panie profesorze, do wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały niecałe 2 tygodnie. Czy jak pan widzi kampanię, to faktycznie dotyczy ona wizji Unii Europejskiej w kolejnej kadencji? Czy ci przyszli posłowie do Parlamentu Europejskiego mówią o tym, co chcą wnieść do Strasburga? Zdecydowanie tak. Tutaj problematyka europejska jak najbardziej jest poruszana. Padają bardzo ważne obietnice. W gruncie rzeczy po obu stronach. Przykładowo strona rządowa mówi, że będzie popierać zmiany traktatowe, będzie popierać zniesienie głosowania jednomyślnego w Unii Europejskiej na rzecz większości kwalifikowanej. Z kolei po drugiej stronie prawicowej mamy deklaracje dotyczące tego, że przynajmniej w części zostanie odrzucony pakiet migracyjny i pakiet klimatyczny. Więc to są bardzo istotne deklaracje z punktu widzenia oczekiwań polskich wyborców. Tylko że prawda jest taka, że przede wszystkim one dotyczą tego, co ewentualnie może zrobić rząd w ramach instytucji międzyrządowych Unii Europejskiej. Innymi słowy, zwłaszcza jeśli chodzi o prawicę, o te ugrupowania konserwatywne, trudniej będzie te obietnice realizować w samym Parlamencie Europejskim. Natomiast jeżeli prawica doszłaby do władzy w Polsce, to wówczas z poziomu rządu no takie obietnice mają znaczenie, rzeczywiście rząd mógłby je wcielić w życie. Panie profesorze, przed nami kolejne, ale za nami już kilka tych wyborów europejskich było. Kilka razy już Polacy wybierali swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. No i te wybory nie cieszą się dużym zainteresowaniem w społeczeństwie. Z czego to wynika? Faktycznie tak jest, że te wybory nie są ważne, bo takie głosy się często pojawiają? No jeśli chodzi o Parlament Europejski, to musimy pamiętać, że to nie jest taka bardzo istotna instytucja. Dużo ważniejszy jest rząd, czyli dużo istotniejsza jest ta polityka polskiego rządu, którą się toczy w instytucjach międzyrządowych Unii Europejskiej, na przykład w Radzie Unii Europejskiej, ale też poniekąd w Radzie Europejskiej. To rzeczywiście ma bardzo duże znaczenie. I tutaj jest pewien lewar, pewne przełożenie. Jeśli chodzi o sam Parlament Europejski, to niestety on ma drugorzędne znaczenie z punktu widzenia procesów decyzyjnych, chociaż wpływy nieformalne Parlamentu Europejskiego są znacznie, znacznie większe. I tutaj można by powiedzieć, te wybory z tej perspektywy już są znacznie ważniejsze. Niemniej, rzeczywiście frekwencja jest niewielka i bardzo rzadko dorównuje wyborom krajowym. Wyborcy zdają się słusznie oceniać, że te wybory do Parlamentu Europejskiego nie są tak istotne jak wybory krajowe, na przykład jeśli chodzi o polski Sejm i przyszły polski rząd albo wybór głowy państwa. Niemniej my musimy pamiętać, że tematyka europejska jest istotna i w związku z tym te obietnice, które słyszymy zarówno ze strony rządowej, jak i ze strony opozycji, te wszystkie deklaracje, one mają znaczenie, bo tak naprawdę w tej chwili większość spraw, które interesują przeciętnego Polaka, decyduje się w Unii Europejskiej. W związku z tym te deklaracje są istotne, no bo rząd albo przyszły rząd no może prowadzić taką, a nie inną politykę i tutaj wyborcy po pierwsze się dowiadują, jaka to będzie polityka, a po drugie mają szansę na tą politykę głosować. Panie profesorze, to jakie będą najważniejsze tematy
kwestie, wyzwania, reformy, którymi będzie zajmował się parlament w tej kolejnej kadencji, no ale nie tylko parlament, tak jak pan mówi, no bo cała ta formuła różnych urzędów ważnych, takich jak Komisja Europejska, też będzie teraz na nowo wybierana. Co jest tym jakie są te najważniejsze kwestie, na których powinna być skupiona nasza uwaga w tej właśnie kolejnej kadencji? No tutaj na pewno będzie kontynuowana polityka klimatyczna. No to jest super istotne. Na pewno będą podejmowane zmiany traktatowe. To jest jeszcze ważniejsze, bo te zmiany traktatowe idą niestety w bardzo złym kierunku. Jeśli chodzi o te kolejne rzeczy, to no, mamy różnego rodzaju zapowiedzi dotyczące różnych innych aspektów ekonomicznych, też mowy nienawiści, na przykład zaostrzenie w gruncie rzeczy pewnej kontroli nad przekazem medialnym, nad mediami społecznościowymi. Można się domyślać, że to będzie na szkodę tych treści konserwatywnych i narodowych. Więc wiele tematów bardzo istotnych z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego, byśmy powiedzieli, ale tak jak powiedziałem, tutaj przede wszystkim istotna jest inicjatywa ustawodawcza Komisji Europejskiej, no i konfiguracja głosów, pewna gra interesów w instytucjach międzyrządowych, czyli tam, gdzie są reprezentowane rządy narodowe. Parlament Europejski jest na drugim planie. Panie profesorze, na pewno w tej kampanii słyszymy o temacie bezpieczeństwa, wzmacniania go na poziomie unijnym. No i pytanie, jakie wspólnota ma kompetencje do tego, do tych kwestii obronności, kwestii wzmacniania granic, kwestii inwestowania w, no dużo się o tym ostatnio mówiło, amunicję, ale też taką kopułę obronną. No skąd te kwestie się teraz pojawiają? No one się pojawiają z bardzo oczywistej przyczyny. No, mamy potężne zagrożenie ze wschodu. Unia Europejska rzeczywiście tutaj ma niewielkie kompetencje, chociaż one wzrastają. I znowuż one nie są decydowane w parlamencie, one są decydowane przez państwa członkowskie. Niemniej te zmiany traktatowe, o których tutaj wspomniałem, one przesuwają te kompetencje w poważnym stopniu na poziom europejski do instytucji unijnych. To jest o tyle niebezpieczne, że do tej pory te wszystkie pomysły, które dotyczyły polityki obrony, one przede wszystkim miały wzmacniać potencjał przemysłów zbrojeniowych w Europie Zachodniej i miały wymusić na krajach wschodniej flanki, takich jak Polska, no żeby przede wszystkim kupowały uzbrojenie z korporacji francuskich czy niemieckich, a nie na przykład od amerykańskich czy koreańskich. I też, żeby nie wzmacniały swoich korporacji narodowych, tylko no właśnie sięgały po te zakupy u Niemców czy Francuzów. Więc generalnie rzecz biorąc, to wszystko nie jest zbyt dobre dla polskiego bezpieczeństwa, dlatego że my musimy przede wszystkim wzmacniać korporacje zbrojeniowe w Polsce lub w innych państwach tak zwanej wschodniej flanki. To jest najbardziej logiczne i to jest najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa. Kolejna rzecz, centralizacja tej polityki w Brukseli, czyli faktycznie rzecz biorąc oddawanie wpływu na tą politykę pod względem strategicznym, ale też operacyjnym, do Berlina i do Paryża, też może być dla nas niekorzystne, dlatego że nawet w ostatnich miesiącach wielokrotnie okazywało się, że interesy strategiczne, interesy w zakresie bezpieczeństwa, tak jak one są postrzegane w Polsce, są kompletnie inaczej, przeciwstawnie wręcz, postrzegane w Europie Zachodniej. I w związku z tym te wszystkie plany, które słychać, te propozycje, które są wysuwane przez polityków niemieckich czy francuskich, a które niestety podchwytuje obecny minister spraw zagranicznych, obecny premier, bardzo ochoczo. One są z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa mało korzystne,
Natomiast rzecz jasna są super korzystne dla Europy Zachodniej. Panie profesorze, bo o tej obronności, o tym bezpieczeństwie w zasadzie jednym głosem mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jednym głosem mówi o tym z Donaldem Tuskiem. To jest jakaś skoordynowana strategia Europejskiej Partii Ludowej, jak pan się temu przygląda? No myślę, że tak, bo tutaj wśród tych tematów, którymi się będzie zajmować Unia Europejska w kolejnej kadencji, przede wszystkim Parlamentu Europejskiego, ale zaraz po tych wyborach zostaną wybrane, obsadzone te kluczowe funkcje, przede wszystkim przewodniczących innych instytucji, ale też inne ważne instytucje, przykładowo odpowiedzialne za politykę zewnętrzną. W związku z tym w tym sensie te wybory są pewną cenzurą, chociaż musimy pamiętać, że wyboru dokonują przede wszystkim znowu państwa członkowskie. Tak czy inaczej, w tej kolejnej kadencji polityka obrony będzie jedną z tych głównych osi rozwoju integracji europejskiej, a tak naprawdę dalszej centralizacji Unii Europejskiej. I to nie jest przypadek, że dwóch prominentnych polityków Europejskiej Partii Ludowej, czyli pani von der Leyen, która ubiega się o drugą kadencję w Komisji Europejskiej, i pan Donald Tusk, mówią jednym głosem. Dokładnie te same treści można usłyszeć u innych ważnych polityków tej frakcji, chociażby wypowiada je Manfred Weber. I to pokazuje dość dobrze, że te strategiczne pomysły przede wszystkim wychodzą od polityków niemieckich. Natomiast polski premier ochoczo na nie przystaje, jakby wybiega naprzeciw tym propozycjom. Po pierwsze, zapewniając o swoim poparciu te ważne osoby w Europie Zachodniej, przede wszystkim wśród establishmentu niemieckiego. No a po drugie, próbuje przekonywać Polaków przy okazji również tej kampanii, że to są pomysły korzystne również dla polskiego bezpieczeństwa. Panie profesorze, a o co chodzi właśnie w tej współpracy? No bo to jest ta perspektywa, o której teraz mówiliśmy, ta, którą widzimy na co dzień, ta, którą mamy chyba zobaczyć. A o co chodzi w tej współpracy Ursuli von der Leyen i Donalda Tuska? I co Ursula von der Leyen zyska na tej współpracy, a co może zyskać Donald Tusk? No z przecieków medialnych my wiemy z dużym prawdopodobieństwem, że nastąpił pewien deal, nazwijmy to, między obu politykami, czyli pani Ursula von der Leyen, której bardzo zależy na reelekcji, jeśli chodzi o przewodnictwo w Komisji Europejskiej, nie chciała, żeby konkurentem do tego stanowiska był Donald Tusk. On miał pewne szanse na to, żeby wysunąć swoją kandydaturę, żeby tutaj zagrać o to przewodnictwo. Więc jak się wydaje, przynajmniej takie są te doniesienia medialne, podczas któregoś spotkania pomiędzy tą dwójką, polski premier obiecał, że nie będzie konkurować z Ursulą von der Leyen o szefostwo Komisji Europejskiej. W zamian pani von der Leyen obiecała, że bez zbędnej zwłoki uwolni wszystkie fundusze wstrzymywane dotąd dla Polski pod pretekstem tak zwanej praworządności. Więc możemy powiedzieć, że tak naprawdę pewien deal personalny pomiędzy dwoma politykami jest ważniejszy niż jakiekolwiek wielkie idee dotyczące praworządności unijnej albo tak zwane kamienie milowe. Nic z tych rzeczy nie było istotne. Istotne było po prostu porozumienie, tak naprawdę pewne ustępstwo Donalda Tuska w bardzo istotnej dla pani przewodniczącej von der Leyen sprawie. Panie profesorze, a możemy się spodziewać, że w zamian za to,
o czym pan mówił przed chwilą, czyli brak kandydatury Donalda Tuska na przewodniczącego komisji. Co za tym idzie, przewodniczącą Komisji Europejskiej będzie Ursula von der Leyen. Czy w zamian za to Polska może dostać jakiegoś ważnego komisarza, który zajmuje się ważnymi kwestiami? A co to znaczy ważny komisarz? To jest pierwsze pytanie. Po drugie, my musimy pamiętać o tym, że tak zwani ważni komisarze z Europy Środkowej to są takie osoby, które mają realizować priorytety niemieckie i francuskie, również w Europie Środkowej. Więc najczęściej te osoby są tak dobierane, żeby one nie przedstawiały interesów Europy Środkowej, żeby nie przedstawiały na przykład interesu polskiego, tylko żeby przede wszystkim rozprowadzały ten interes niemiecki i francuski w Unii Europejskiej, również w Europie Środkowej, poniekąd legitymizowały te interesy, no bo przecież jest to polityk z Europy Środkowej, w gruncie rzeczy wybrany tylko po to, żeby legitymizować w naszej części Unii Europejskiej agendę niemiecką, francuską. Więc z tego punktu widzenia to jest dla nas obojętne, tak? Czy to jest ważny komisarz, czy to jest mniej ważny komisarz, bo to na samym końcu i tak nie ma znaczenia. Ci politycy pełnią zupełnie inną funkcję. Rzadko kiedy, ja tak naprawdę nie pamiętam ani jednej osoby z Europy Środkowej, wyselekcjonowanej na ważne stanowiska, która by rzeczywiście zawalczyła w jakimś tam stopniu o interesy Europy Środkowej albo o interesy narodowe. Natomiast bardzo często te osoby reprezentowały tak naprawdę interesy Europy Zachodniej. Tutaj najlepszym przykładem tej roli jest w gruncie rzeczy obecnie pani komisarz Vera Jourova, która no przecież nie reprezentowała interesów Europy Środkowej, tylko była bardzo przydatnym narzędziem dla Francji i Niemiec, żeby atakować rządy Europy Środkowej właśnie pod hasłem tak zwanej praworządności. A może, panie profesorze, jest tak, że to, co zrobił w zeszłym roku pan prezydent, czyli ustawa kompetencyjna, która daje mu prawo opinii, oceny tego, kogo rząd chce wysłać do Komisji Europejskiej, może to będzie miało wpływ w jakiś sposób na to, kogo my tam wyślemy i kogo on tak naprawdę interesy będzie reprezentował? Przyznam się szczerze, wątpię, żeby obecny rząd się przejmował tą ustawą kompetencyjną. Myślę, że ewentualny polski przedstawiciel do Komisji Europejskiej zostanie wyłoniony poza jakby tym mechanizmem ustawowym. I mało tego, to nie będzie, rzecz jasna, również żaden problem z punktu widzenia praworządności dla instytucji brukselskich, dla Unii Europejskiej, bo one już udowodniły, że przymykają oko na łamanie polskich ustaw czy polskiej konstytucji, byleby tylko w Warszawie rządził polityk, który jest otwarty właśnie na te preferencje geopolityczne, polityczne Europy Zachodniej. Ale co to by dla nas, panie profesorze, oznaczało, myślę, dla nas, dla Polski w tej całej układance unijnej, że no tak jak pan, idąc tokiem rozumowania tego, które pan przedstawił, tego scenariusza, że rząd nie będzie się oglądał na pana prezydenta, no to jak to będzie wyglądało, jak my będziemy wyglądali w momencie, kiedy rząd przedstawi komisarza, ten komisarz wejdzie do Komisji Europejskiej, a pan prezydent, no bo tak też zapowiadał, no nie będzie go uznawał, tak jak na przykład jest, powiedzmy, z prokuratorem krajowym? No to podejrzewam, to już będzie problem pana prezydenta, bo generalnie cała Unia Europejska uzna tą osobę. Wszystkie pozostałe państwa członkowskie również. Polski rząd także. Wiele innych instytucji obsadzonych przez rząd w międzyczasie również. Więc tak naprawdę pan prezydent będzie izolowany. No, wydaje mi się, że tym bardziej może to zachęcić koalicję rządową właśnie do takiego, a nie innego postępowania. I tu musimy stawiać kropkę. Pan profesor Tomasz Grzegorz Grosse, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za udział w programie. Dziękuję również.
A Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem i dobrej nocy.